Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <gasps> papam który od Ojca i Syna pochodzi. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 20 listopada 1985 roku. W poprzedniej Katechezie skupiliśmy naszą uwagę na Duchu Świętym, rozważając słowa symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego, w ich formie używanej w liturgii łacińskiej. Wierzę w ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi który z Ojcem i Synem wspólną odbiera cześć i chwałę, który mówił przez proroków. Duch Święty zostaje zesłany przez Ojca i Syna, a równocześnie od nich pochodzi. Dlatego też bywa nazywany Duchem Ojca, ale bywa też nazywany Duchem Syna, albo Duchem Jezusa, gdyż to sam Jezus go zsyła. Stąd Kościół Łaciński wyznaje, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna a patre filioque procedit, a kościoły prawosławne głoszą, że pochodzi od ojca przez syna. Pochodzi zaś z woli, na sposób miłości, per modum amoris, co jest znowu sentencja certa, czyli opinią teologiczną, powszechnie przyjmowaną w nauczaniu kościoła. Przekonanie to opiera się na etymologii imienia Spiritus Sanctus, o której była mowa w poprzedniej katechezie, duch, spirytus, pneuma, ruach. Wychodząc od tej etymologii, określa się pochodzenie ducha świętego od ojca i syna jako tchnienie, spiramen, tchnienie miłości. To tchnienie nie jest rodzeniem. Przez odwieczne rodzenie pochodzi od ojca tylko słowo, syn. Bóg, który odwiecznie poznaje siebie oraz wszystko w sobie, rodzi słowo. W tym odwiecznym rodzeniu i zrodzeniu, które odbywa się na sposób intelektualny. Per modum intelligibilis actionis. Bóg w absolutnej jedności swojej natury, swojego bóstwa, jest ojcem i synem. Jest, a nie staje się. Jest przedwiecznie. Jest od początku. I bez początku. Pod tym względem wyraz pochodzenie musi być właściwie rozumiany, bez stawania się w następstwie czasowym. To samo odnosi się do pochodzenia Ducha Świętego. Odwiecznie więc przez rodzenie i zrodzenie Bóg w absolutnej jedności Bóstwa jest Ojcem i Synem. Ojciec rodzący miłuje Syna zrodzonego. A syn miłuje Ojca miłością, która utożsamia się z miłością Ojca. W jedności Bóstwa miłość jest z jednej strony ojcowska, z drugiej synowska. Równocześnie Ojciec i Syn nie tylko są zjednoczeni ową dwustronną miłością, jak dwie nieskończenie doskonałe osoby, ale ich wzajemne upodobanie, ich wzajemna miłość pochodzi w nich i od nich jako osoba. Ojciec i syn tchną ducha miłości, który jest osobą im współistotną. W ten sposób Bóg w absolutnej jedności swego Bóstwa odwiecznie jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Głosi symbol Kvikunkwe. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Nie jest ani uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz pochodzący. Pochodzący, jak już powiedzieliśmy, na sposób miłości. Dlatego Ojcowie Kościoła nazywają Ducha Świętego miłością, miłosierdziem, upodobaniem, więzią miłości, pocałunkiem miłości. Wszystkie te wyrażenia świadczą o takim właśnie pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca i Syna. Można powiedzieć, że Bóg, w swoim życiu wewnętrznym, jest miłością, która uosabia się w Duchu Świętym, Duchu Ojca i Syna. Równocześnie zaś Duch Święty jest nazywany darem. W Duchu Świętym, który jest miłością, znajduje się bowiem źródło wszelkiego obdarowania, które w Bogu ma swój początek względem stworzeń. Obdarowanie istnieniem przez stworzenie. Obdarowanie łaską poprzez całą zbawczą ekonomię. W świetle teologii trynitarnego daru lepiej rozumiemy słowa z Dziejów Apostolskich: Weźmiecie w darze Ducha Świętego. Są to słowa, którymi Chrystus Odchodząc do Ojca, żegna się ostatecznie z najbliższymi. W tym świetle rozumiemy także lepiej słowa Apostoła. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Zakończmy zatem nasze rozważania słowami wezwania z liturgii. Przyjdź, Duchu Święty, napełni serca Twoich wiernych i rozpal w nich płomień Twojej miłości. Nasze katechezy koncentrują się teraz na najgłębszej i zarazem najwyższej tajemnicy naszej wiary na tajemnicy Trójcy Świętej. Trudno tę tajemnicę rozdzielać, ponieważ dotyczy ona jednego, jedynego Boga. Równocześnie ten jeden, jedyny Bóg objawił się nam przez Jezusa Chrystusa jako Ojciec, Syn i Duch Święty, i dlatego trzeba mówić osobno o Ojcu, o Synu i o Duchu Świętym. Dziś po raz drugi mówimy o Duchu Świętym, tak jak wyznajemy go w Składzie Apostolskim, a zwłaszcza w Kredo, we mszy świętej. Duch święty, który od ojca i syna pochodzi, który z ojcem i synem odbiera tę samą cześć i chwałę, który mówił przez proroków, został objawiony przez Jezusa Chrystusa, w szczególności w przeddzień jego odejścia, jego męki. Wyraźnie mówi Chrystus o duchu, którego da ojciec którego Ojciec posyła. Mówi również o Duchu, którego On sam, Chrystus, pośle wówczas, kiedy odejdzie. Odejdzie poprzez mękę i śmierć. Jeżeli odejdzie, Duch Święty przyjdzie, a więc to przyjście Ducha, posłanie Ducha Świętego, jest związane ściśle z ofiarą krzyżową, z odkupieniem dokonanym przez Jezusa Chrystusa. Tak więc Duch Święty jest posłany. Posłany do świata do człowieka. Równocześnie mówi o Nim Chrystus, że pochodzi od Ojca. Pochodzi od Ojca a w naszym wyznaniu wiary mówimy od Ojca i Syna, podczas gdy prawosławni mówią Pochodzi od Ojca przez syna. Kiedy słyszymy posłany, to znaczy posłany do świata do człowieka, niejako posłany od Boga poza Boga, poza trójce przynajświętszą. Kiedy słyszymy, pochodzi, to już wchodzimy w głąb tej niewysłowionej tajemnicy Boga Trójjedynego, Boga Trójcy. Pochodzi. Pochodzi od ojca syn przez zrodzenie. Taka jest natura tego pochodzenia syna od ojca. Jak pochodzi od ojca i syna Duch Święty, wyjaśnia nam to nieco samo słowo. Duch to znaczy tchnienie, to samo co łacińskie Spiritus, a hebrajskie Ruach. I greckie pneuma. Pochodzi jako tchnienie jest to zaś tchnienie miłości. Nie tylko ojciec i syn, poznając się w nieskończonej doskonałości swojego Bóstwa, miłują się wzajemnie, ale równocześnie w tej wzajemnej miłości tchną, dają bez początku początek osobie. I ta właśnie osoba nosi nazwę Ducha Świętego jest to osoba miłość. Jest to również osoba dar. Można powiedzieć, że w niej ojciec i syn wzajemnie się obdarowują tym, kim są, odwiecznie i przedwiecznie swoim Bóstwem. Nade wszystko jednak trzeba powiedzieć, że Duch Święty jako dar jest źródłem wszelkiego obdarowania ze strony Boga, które wychodzi poza Boga, a więc obdarowania istnieniem tajemnicy stworzenia. Obdarowania łaską tajemnicy nadprzyrodzonego, zbawienia człowieka. W tym znaczeniu mówi święty Paweł, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Tajemnica niezgłębiona. Posługujemy się ludzkimi słowami, ludzkim językiem, ludzką analogią, ale zdajemy sobie sprawę, że rzeczywistość Boga Jedynego, Boga, który w jedności Bóstwa jest równocześnie trójcą osób. Niepomiernie przerasta to, co możemy wypowiedzieć. I trzeba, ażebyśmy tę rzeczywistość poznawali stale w mrokach wiary i żebyśmy się poprzez wiarę coraz bardziej do niej przybliżali. Ponieważ Bóg się objawił, Bóg nam powiedział o sobie po to, ażeby nas do siebie przybliżyć, przyciągnąć. Po to, ażeby nas ostatecznie wprowadzić w uczestnictwo swojego życia. To jest nasze ostateczne powołanie i nasze ostateczne przeznaczenie w Bogu. Człowiek ma swoje przeznaczenie odwieczne w Bogu i w Bogu też jest ostateczne wypełnienie sensu jego bytowania, także tu, na tym świecie. Proszę, drodzy bracia i siostry, ażebyście w imię Trójcy Przenajświętszej pozdrowili wasze rodziny, wasze parafie, wspólnoty, z których pochodzicie i wszystkich rodaków w Polsce. Wszystkich moich drogich rodaków, od tysiąca lat żyjących w tej wspólnocie wiary chrześcijańskiej, objawionej nam przez pierwszych misjonarzy i przyjętych całym sercem przez nasze tradycje, przez nasze dzieje, przez naszą kulturę. Niech ta wiara będzie dla nas zawsze źródłem życia i świętości, zwłaszcza duch, który daje życie. Niech nie przestaje działać w sercach mieszkańców tej ziemi z której i ja mam swoje pochodzenie i swój ród Patnoście i jeźinci tam krzyczy turgowent tu Odwienia przynium tu i adwolunta sztua si sì, in cielo ed in terra, ma nel nostro quotidiano ...da sono visioni e dimitte la vita nostra, ci curare i nostri vittimi, i vittori nostri, e te lo duca... in tentazione.